za dobrą cenę. Brat brata sprzeda, tu nie ma trzeba. Dobrze znam sprawę, hajs kręci światem. Wszystko przysiąka tu jego zapachem. Pod własnym pachem nawet możesz mieć wroga. Znasz ten kół, człowiek, sam zobacz. Rozwijam skrzydła i słyszę kark złam. Gamon upał, za to nie twoja szansa. Wiem, mój sukces to powód, że nie sypia. Mój wróg, on po prostu chce, bym gryzł ja. Rób co chcesz, poczekamy do jutra. Jak na razie proponuję czysty układ. Jak wilku, mam kogoś, za kim skoczę w ogień. Ty jesteś ze mną lub jesteś moim wrogiem. Powiedz mi, bo polski hip-hop, już się dowiedziałem od człowieka nowej ery, że hip-hop jest polski hip-hop jest doceniany za granicą. Teraz wróciliście niedawno chyba ze Stanów, prawda? Tak. Na pewno są sygnały takie, że hip-hop, że ten hip-hop polski ma w sobie tego ducha, bo oni nie rozumieją po prostu ludzi, o czym my śpiewamy. W związku z tym jakby mogą tylko oceniać ten flow i to zaangażowanie, tą konstrukcję tego kawałka, tą aranżację, tę energię przekazaną w muzyce. Ale żeby być dobrze, to nie to tak, nie tak, są ja mówię, dla Polonii, prawda? Nie, to są tylko koncerty dla Polonii. To są tylko koncerty? Dokładnie, jest tam tyle Polaków, że po prostu tam byliśmy zaskoczeni, jak w ogóle jakiś koleś czarnoskóry przyszedł na koncert. Nie? W tym roku spotkaliśmy jakąś grupę z Chicago, trzech czarnoskórych kolesi po prostu gdzieś tam siedziało z nami sobie na backstage'u, też gadali z nami, którzy się kolegują jakby z tą Polonią jakby na miejscu. Aha. Zwłaszcza, że jakby Polak ma studio, a ten czarny do niego przychodzi nagrywać. Więc jakby żyją też w jakiejś takiej zależności. Ale już w Nowym Jorku to się zmienia, trochę ludzi przychodzi, jakichś takich obco, znaczy innego koloru skóry, trochę tam się pojawiało tych ludzi, także te koncerty są stricte dla Polonii. Po prostu tam nie ma po prostu osoby, która by nie mówiła po polsku, nie? Te kluby są polonijne, właściciel jest Polakiem. To a ja już myślałem, że pojechaliście podbijać Stany. Jadąc tam za pierwszym razem, ja myślałem, że tak będzie, że jak przyjedziemy na Brooklyn na koncert, no to po prostu te plakaty same w sobie już zachęcą ludzi różnej nacji, żeby przyszli na koncert. Grubo się myliłem. Tam koncertów w ciągu dnia jest, nie wiem, 120. Jezus. Więc wiesz, no po prostu tam jest taki wybór entertainmentu, po prostu wiesz, żeby coś sobie, wiesz, zorganizować w ciągu dnia, że taka malutki, że tak powiem, zespolik hip-hopowy, który przyjechał z Polski zagrać zagrać w Stanach, no to on może tylko zagrać dla swoich jakby ludzi, nie? Dla swoich odbiorców. Miejmy nadzieję, że to się mimo wszystko zmieni. Że... Tak, ale zauważmy, że no dlaczego ma się zmienić, skoro oni nie rozumieją, o czym my mówimy. No po prostu musimy już w tym naszym sosiku polskim się gotować do końca, rozumiesz? Po prostu mamy szansę ewentualnie sprzedawać płytę w Czechach, gdzie Czesi jednocześnie trochę są Słowianinami i rozumieją jednocześnie trochę. Kumają trochę, że tak powiem, ten hip-hop, nie? Mało tego. Na gościnnie, na kilku kawałkach obecnie pojawiali się i Słowacy, i Czesi. W tym roku jedziemy na hip-hop camp do Karlowych Warów, także... Tak, po prostu popularne. Super, to jest wielkie spotkanie, takie wielkie święto hip-hopowców, bo przyjeżdżają ich chłopaki ze Stanów i ściąga się ze Słowaków i jakichś Węgrów i tam jest po prostu mega tygiel taki kulturowy i b-boye z Francji i z Hiszpanii, więc to jest taki jarocinek hip-hopowy się zrobił, no. Freestyle, to jest trudne, czy możemy coś, ja bym ci coś, spróbuję coś podbeatboxować, a ty coś zaśpiewasz? Po prostu, nie, zróbmy, moja babcia jest lepsza we freestylu ode mnie, także ja ci nie będę się popisywał, ale to, co chciałem powiedzieć odnośnie freestylu, jest to fajna sprawa, ale mało jest, w ogóle chyba nie ma kogoś, kto by mógł powiedzieć mądre rzeczy we freestylu, ponieważ układając tekst zastanawiamy się nad tym, nie? Co chcemy powiedzieć, jakie chcemy wnioski, żeby przekaz słuchać, jakiś był przekaz. A we freestylu tak naprawdę mogę się przedstawić, mogę opisać jakieś zdarzenie, mogę opisać te dywany po prostu, że jesteś... To jest taki blues trochę. To jest troszeczkę takie, wypowiedź, dokładnie, jest to folklor, jest to super sprawa, aczkolwiek dla mnie jest to te competitiony, to one są kreatywne, ale tylko na pewnym poziomie. Na pewno na poziomie przekazu one są po prostu nijakie. Teraz powiedz mi, powiedz mi, kim jesteś ty i ty, ty i ty. Ja i tak wiem, co zrobię. Ty jesteś ze mną lub jesteś moim wróg. W czasach, kiedy każdy chce, tu dla siebie wszystko. Sztuką jest tu żyć i wciąż być czysto. Ja i ty, ubierzmy dziś to w proste słowa i ustalmy to, by uniknąć rozczarowań. Musimy liczyć na siebie, wiesz, a nie na fart. Między nami ma być jak między Bonnie i Clyde. Przytul się, powiedz tak, między prawdą a Bogiem. Czy jesteś gotowa, by pójść za mną w ogień? Elo Felson, często z motyką na księżyc. Z wiarą, że zawsze możemy zwyciężyć.
zwyciężyć. Dla mnie każdy upadek jest sukcesu nawozem, a pieniędzy na przyjaźń nigdy nie przełożę. Misję zmienić świat, ja zacząłem od siebie, więc już nigdy nie będzie tak jak w 9-7. Teraz powiedz mi, ile można żyć skandalem. Odpuśćcie na mój progres i chodźmy dalej. Są jacyś goście na waszej nowej płycie? Są. Ta płyta jakby zawiera tutaj gościnę, prawda, Piusa z 247, mamy Eldokę z Gramatika, mamy, kogo mamy jeszcze, kurde Belec? Mamy Jamala, przecież w Jamalu się pojawił, Jamal się pojawił w teledysku, ale nie chcieliśmy tej płyty tak właśnie czekać gościami, nie? Chcieliśmy, żeby ona pozostała taka... Molestowa. Bardziej molestowa niż właśnie jakaś taka gościowa, ale już na... W środku, na opłatce zamieściliśmy jakby już informację, że pojawi się Molesta plus Kumple, czyli druga płyta, która będzie jednocześnie taką kontynuacją właściwie tej, ale będzie właśnie uzupełniona tymi gośćmi, tymi ludźmi, których lubimy, szanujemy przez te wszystkie lata, które przewinęli się przez te 10 lat, gdzie robimy hip-hop i jakby tutaj dać tego space'a, żeby oni mogli też jakby zaistnieć na naszej drugiej części. Czyli Molesta plus Kumple, wchodzimy do studia, niedaleko, bo do studio Buffo małego, także... Pierwsze sesje się już odbyły i tak naprawdę po prostu skupiamy się teraz nad przygotowaniem tej Molesta plus Kumple, nie? Wienie, ja bym chciał jeszcze tylko odnieść do pewnej, a propos jeszcze o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ponieważ rozmawialiśmy o tym, że blokersi to nie jacyś tam pijaczkowie i tak dalej, tylko to są też między innymi aktorzy i tak dalej. Ja osobiście z tobą się spotkałem na pewnej imprezie. Tak. Piosenki Kaczmarskiego. Tak. Często uczestniczysz w takich projektach? To znaczy, ten projekt, dzięki pani Renacie Dybnej, po prostu znaleźliśmy się na tej imprezie ku czci Jacka Kaczmarskiego. My zrobiliśmy taką piosenkę. Mówię, to inspirowana była. Znam całą twórczość Jacka, tak. Maksymalnie, więc mówię, to jest super temat, żeby... On śpiewał o to, co się działo w 80-tych latach, że ludzie uciekali za granicę przed stanem wojennym, że mnóstwo filmów o tym było również, jak ten statek, pamiętasz? Prom chyba, tak? Z Krzysztofem Kolbergerem, tak? I to, więc to jakby to jest, ten temat powraca. W związku z tym mówię, stary, no ale teraz to samo się dzieje, tak? Ludzie do Londynu wyjeżdżają za pracą. Jest dokładnie ten sam moment, żeby ten kawałek móc przerobić jakoś napisać go w sposób taki raperski właśnie, nie? Że on wymieniał tam różne, że ktoś był fizykiem, odbiera nagrody, a u nas powiedzmy Mariusz i Darek był drag dealerami, nie? I mama się ich wyrzeka, bo oni czynią zło na przykład, sprzedając po prostu twarde narkotyki, nie? Więc jakby próbowaliśmy tą publicystykę włożyć w nasze czasy, nie? Dzięki pani Renacie Dymnej znaleźliśmy się po prostu wspólnie na imprezie w Pałacu Kultury. Tam zaprosiłem też swoich rodziców. No w ogóle fajna była impreza. Zadowoleni byli, że... Zadowoleni byli, no bo ja nie lubię ich zapraszać na koncerty takie właśnie, o których to opowiadasz, wiesz, klubowe, takie normalne, ale była okazja, że było już tam kilku, prawda, znamienitych artystów, więc pomyślałem... Twoja kobieta jest hip-hopowcem? Nie. W ogóle z innych powstaje, z innych, na innych rzeczach się wychowała i... Tak, czasami się widzi dobrą stronę hip-hopu, widzi to zaangażowanie, widzi tą pasję, ale czasami jednak wraca do tych babilońskich korzeni, które po prostu, wiesz, w tym środowisku również mają miejsce, typu, wiesz, jakieś właśnie, nie wiem, właśnie agresja, właśnie, wiesz, jakieś z narkotykami jakieś historie, z alkoholem po prostu jakieś, wiesz, przeżycia, także nie, ona jest raczej... Osobą, która trochę jest takim buforem dla ciebie. Buforem i z boku patrząca na to raczej, no i bardzo dobrze. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Jeszcze raz polecam nową płytę Molesty. To nie reaktywacja, to po prostu odmrożenie zespołu. Odmrożenie, który... Walt Disney powstał z trumny, z w ogóle jak Han Solo w ogóle. Odmrozili go i w ogóle, o, to Han Solo tak. Han Solo Molesta. Han Solo Molesta, bo ta ciemna właśnie tutaj oprawa jakby pokazuje, bo ten Han Solo też był takim węglu zatypiony, taka trumna dziwna. Oni pomnieśli ją w tym filmie, to fajnie wyglądało. No i tak właśnie, no, odmrożony tak projekt. I za drugą płytę, kolejną płytę. Limitowana edycja. Limitowanej edycji. Tak, wszystkiego dobrego.